serdecznie. Witam pana marszałka, który do nas przyjechał z bardzo ważnym podpisem, który ma podpisać bardzo ważną umowę na rzecz ochrony bioróżnorodności biologicznej gminy Kędzierzyn-Koźle, Nadleśnictwa Kędzierzyn-Koźle oraz gminy Ujazd. Jest to bardzo ważna umowa, gdyż jest to kolejna umowa, której skutkiem będzie poprawa bioróżnorodności w naszych gminach i nadleśnictwie. Cieszę się bardzo, Maja, że dzisiaj tutaj już jest połowa składu niezbędnego do podpisania umowy po stronie samorządu województwa polskiego, jako instytucji zarządzającej. Pan marszałek Buła już ten podpis złożył godzinkę temu. W obecności z panią prezydent już razem jest, a teraz dopełnimy tego składając podpisy pod tymże porozumieniem. Charakterystyka finansowa projektu, wartość całego projektu to jest około 6 250 000 zł, z czego dofinansowanie na poziomie około 65% to jest prawie 4 miliony złotych. Termin realizacji tego projektu, on już jest praktycznie realizowany, ma być ukończony w roku 2019. Finansowo rozliczony do końca przyszłego roku. Głównym celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej i powszechnienie edukacji ekologicznej w regionie opolskim. Zakres rzeczowy. Gmina Kędzierzyn-Koźle ma wykonać dokumentację techniczną wraz z przebudową i budową ciągów pieszo-rowerowych na plantach miejskich w Koźle. Ma być tam opracowanie projektowe dotyczące zieleni oraz inwentaryzacja przyrodnicza i ornitologiczna. No i roboty wykonane licznych zasadzeń, mała architektura i wydawnictwo dotyczące bioróżnorodności Zabytkowego Parku w Koźle. Gmina Ujazd ma zrealizować inwentaryzację drzewostanu oraz przyrodniczą i wykonać niezbędne prace pielęgnacyjne drzewostanu w otoczeniu ruin Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe, a Nadleśnictwo Kędzierzyn wsparcie merytoryczne oraz działania edukacyjne i informacyjne. A ja pani prezydent przekazuję. Dziękuję za współpracę. Pani prezydent, to podpisanie tej umowy to jest tylko dzięki współpracy, bo musi być partnerstwo, żeby złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, a partnerstwo jest to nie od razu, nie od miesięcy, tylko od wielu lat, za co bardzo Państwu dziękuję. Teraz podpisujemy umowę. Dziękuję bardzo, że gmina jest podjęła się realizacji tego zadania przy dużym zaangażowaniu się biurokracji, ale środki europejskie zawsze powinny zbierać ważne, potrzebne inicjatywy, jeżeli można zaangażować środki własne. Dziękujemy bardzo i życzymy panu burmistrzowi, który bez wątpienia ma mocno zaangażowany w zabieganie o ten projekt. Wiele zdrowia, ponieważ tradycyjnie pan burmistrz przebywa na konferencji, także miejmy nadzieję, że wróci do pełnego zdrowia. Taką wszyscy życzę. Podpiszemy umowę. Pani prezydent swoją umowę już podpisała. Marszałka.